14 października Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela. W Szkole Muzycznej mali muzykanci zagrali z tej okazji koncert. Występy zaplanowano w przeddzień święta, a więc 13. Data pechowa, ale nie dla wszystkich. Nauczyciele zaprezentowali, co potrafią, a uczniowie to, czego niestety jeszcze nie opanowali. Muzykowanie to nie taka prosta sprawa, o czym można przekonać się na każdym koncercie szkoły muzycznej. Jednym granie idzie dosłownie jak z nut, a drugim zdecydowanie lepiej idzie ruch sceniczny. W placówce można grać, tańczyć lub śpiewać. Nauczyciele są tutaj nad wyraz cierpliwi. U uczniów odkrywają talent, a potem przez długie lata pielęgnują i rozwijają. My staramy się im przekazać wiedzę jako taką, jaka jest, tak jak potrafimy najlepiej. Tak jak najlepiej potrafimy również na wyobraźnię ich podziałać. Dalsza praca to już jest właściwie ich. Jak się mówi, to jest 10% najpierw umiejętności, predyspozycji, 90% pracy. I tak muszą jednak dzieciaki pamiętać o tym. Opanowanie gry na instrumencie to wieloletni proces. Pierwsze lekcje bywają bolesne dla uszu. Początkowe występy wymagają odwagi ze strony podopiecznych, a ci młodzi wiekiem gotowi są na wiele. Publiczność raczej też. Mali artyści doceniają swoich wychowawców i pracę, którą na co dzień wykonują. Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy wszystkim pedagogom ze szkoły muzycznej wszystkiego najlepszego. Do szkoły muzycznej dzieci z przyjemnością przychodzą. Przygoda z muzyką to fajna sprawa pod warunkiem, że są efekty. A o te muszą się postarać nie tylko pedagodzy, ale i uczniowie.